Cześć, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Maroku Bragie, a przed wami kolejny materiał z gry Dead Space Remake i mojej krętej drogi do platyny. Zapraszam do oglądania. A muszę iść do tej kolejki. Kurczę, ja mam poziom drugi. Tak, nie wiem, gdzie jeszcze są zamknięte drzwi na poziomie drugim. Znaczy, które potrzebują uwierzytelniania poziomu drugiego. Nie wiem, czy nie na hangarach nie było czegoś. Na wydobywczym coś było. Ty, a przejdźmy na wydobywczy. Zobaczmy. Dobra, chyba tam musieliśmy zajść, nie? O, mamunia! Dzień dobry. Ojej! Dobra, tu przeładowane. Tu przeładuj, a nie ma amunicji. Dobra, drugi poziom jest, słuchajcie, na dolnym tutaj, na... jak tutaj schodzimy. Na dolnym pułapie. Tak, tylko trzeba uważać, by się pojawili przeciwnicy. Dobra, weźmy sobie jakiś śmierdzący przeszczep. Ła! Znowu to gówno. Gdzie to jest? Jest, jak mnie to wkurza. Już nie życia mnie zabrało. Gdzieś kurna łazi. No ostatnio nie będziemy ryzykować. Weźmy jedną apteczkę. Ty, gdzie to jest? Gdzieś tutaj poleść. No chyba schodzimy do tego poziomu drugiego. Albo mi się wydaje. I teraz chyba tutaj się dołem schodziło. Ale już nie pamiętam. Czekajcie. O, tutaj. O! Taloran, dziękuję za wsparcie. Dziękuję za wsparcie. I pozdrawiam serdecznie. Dzięki wielkie. Dzięki wielkie za ten. Za followka. Dobra, no to jest wszystko. No. Poziom drugi osiągnięty. Także mamy to. Taloran, ty też miałeś mindfucka pod koniec na ostatnim chapterze. Chodzi o Nicole. W oryginale czy tutaj? W oryginale czy w tej odświeżonej wersji? Tutaj? No trochę miałem. Trochę miałem. Szczerze powiedziawszy. Schemat, butla z tlenem. Ale w oryginale zrobiło to chyba... Szczerze powiedziawszy, to w oryginale to mnie... na mnie to zrobiło jakieś większe wrażenie. Niż tutaj w odświeżonej wersji mimo wszystko. Ale może dlatego, że już to... Może to dlatego, że tu już znałem finał. Dobra, to siema. Dobra, wychodzimy stąd. Bo już chyba więcej tutaj ciekawych rzeczy nie znajdziemy. Węzeł mocy jest, drugi poziom. Dobra, słuchajcie, nie ma też czasu. Bo ja bym chciał jak najszybciej pójść do tego, do medycznego. Może chyba gdzieś jeszcze jeden ten przeciwnik jest, tylko ja go cholera nie widzę.
tam na pewno. Chyba, że tu jakbyśmy poszli. Czekajcie, jakbyśmy, jak sprawdzimy inne poziomy. Tutaj nie. Czy gdzieś jeszcze, gdzie są jeszcze jakieś drzwi zabezpieczone? To chyba trzeci poziom był, a ja mam drugi. Tu nic nie ma. Dobra, nie ma co się włóczyć, nie chce mi się na razie. Później będziemy sprawdzać i analizować, gdzie, co i jak. Teraz tylko pytanie. A, ten schemat możemy oddać. Do sklepu, mimo że i tak niepotrzebny i mi tutaj zagraca. Okej, tu jeszcze tą butlę z gazem możemy kupić. Mhm. No i to wszystko. Dobra, i gra każe nam iść tutaj. No dobra, do kolejki typowo. Oj, nie podoba mi się to. Te dźwięki. A. Sorry, że tak mało mówię, ale po prostu sobie oglądam. No spoczko, nie ma problemu. Ja wiem, że jesteś. Na luzie, na spokojnie. Na spokojnie, Red. Nie ma co. Nie ma co się tłumaczyć. Ja też często, jak jestem u kogoś, jako widz, to też więcej oglądam niż bierę aktywności na czacie. Okej, wróć na pokład medyczny. Cel został osiągnięty. Tym samym odszukaj źródło transmisji. Na pokładzie medycznym dzieje się coś bardzo złego, ale jestem pewien, że właśnie stamtąd pochodzi transmisja Nicole. Muszę znaleźć źródło jej wiadomości i upewnić się, że nic jej nie jest. Okej. Coś tutaj się od Janie Pawla i to grubo. No i właśnie, ja nawet nie chcę wiedzieć co, a będę się musiał o tym przekonać. I będę się o tym musiał przekonać. Dobra, analiza. Poziom drugi. Jak najbardziej. Jest na prawo. I tutaj jak nam gra każe iść tutaj, przez te główne poziomy, to musimy tutaj iść na wprost. Dobra, idziemy. A dostałam follow'a, więc nie mogę tego spierdzielić. Nie, no na spokojnie. Follow'ki do niczego nie zobowiązują, także. A są tylko elementem wsparcia. Wiadomo o co chodzi. Wiadomo o co chodzi. Sylwuniu, ja to tylko rozdaję. Dobrze, Sylwuniu, dobrze. Ja też się, Sylwuniu, cieszę, że jesteś. I coś mi tu sapie. Coś tam jest. No, musimy być ostrożni. Czekaj. O. Czekaj, cwaniaczku, ja cię tu załatwię. Czekaj. Tak, jak zaraz lampką dostaniesz. No nie mogę niego rzucić. Co tu przylezie? Przeładuj. No sobie tak trupta tam. Z jednej strony na drugą. A tu przejść nie mogę. Jak mam to zrobić, żeby tu przejść? A dobra, teraz chyba się uda, czy nie? Nie, to chyba nie będzie takie łatwe. Ja się do niego nie mogę dostać. On się do mnie nie może dostać. To jest taka robota. Czekajcie. Jakbyśmy to przenieśli. Tak. Nie, to i tak nie.
I tak byśmy zrobili. To do przodu też nie chcę wejść. Może to powinno tutaj być umiejscowione. Nie wiem czemu to w ogóle nie chcę zaskoczyć. Ty czajcie coś z tego? Ty mi każe w ogóle iść w innym kierunku. Ten wskaźnik. O co tu kaman? Fabinio, trzymaj się. Dzięki, że byłeś. Wszystkiego dobrego dla ciebie. Ej, czemu to mi tam pokazuje? Nie, tu się dziwne rzeczy dzieją. Już na samym starcie. Dobra, tylko... A, czekajcie, bo ja chciałem... Ja chciałem iść na ten poziom drugi. Nie, ja tam nie chcę iść. Tam, gdzie kurczę mi wcześniej pokazuje. Dobra, to idziemy tutaj. Dobra, pewne... Nawaliła mi nawigacja. Przepraszam bardzo, tu się czasami zderza o tych godzinach. Także... Jakby co to sobie wgram aktualizacja do Google i powinna mnie już pokierować na tym już i murze. Tam gdzie powinienem iść, czyli tutaj. Ale tamtego gościa, kurczę, szkoda, że nie zabiłem tamtego nekromorfa. No ale dobra. Walić go. Fabinio, trzymaj się, śpi dobrze jak coś. Miłych snów i do następnego. Daniels, the door to medical just locked behind me. Hello. No właśnie. To zaczyna. You'll be safe here. I'm a doctor. Is Nicole Brennan with you? You're not here for sanctuary then. Well, Dr. Brennan's currently engaged. Shall I send you to her? How about you unlock these doors and I'll find her myself? Are you that selfish? You might let something in. Or out. Shit. So. You've decided to be difficult. Take a seat. I'll deal with you momentarily. Do której live, Sylwiu? Sylwio? Do czwartej może. Może lekko ponad. Sylwuniu, jak coś to do czwartej może lekko ponad, także... Także na spokojnie. Dobra, ktoś do nas przemawia, jakiś lekarz. Ale ja już mu nie ufam. I raczej nikt by mu chyba nie zaufał. Tak, nikt by mu na pewno nie zaufał. Ja tu raczej tutaj nic nie potrzebuję z tego zestawu, także sobie... Nic też nie potrzebuję z tego sklepu. Dobra, i coś mamy, jakąś aktualizację do misji. Na pokładzie medycznym dzieje się coś bardzo złego. Tak, nic się na razie nie pojawiło. Ale to, że się coś bardzo złego dzieje, to my wiemy. Czekaj, my musimy się udać. Tutaj, ale niestety, kurczę, wszystkie drzwi za mną są zamknięte. Prawdopodobnie to jest tego. Sprawka tego cholernego lekarzyka, który tam do nas przemawiał. I on chyba nie ma dobrych intencji. Czy ja usłyszałem lekko ponad? No tak, tak lekko ponad. Dokładnie. Ała. Tak lekko ponad możemy sobie pograć jeszcze dzisiaj. Dobrze by było dojść do bossa i przejść ten chapter dzisiaj. Zobaczymy, jak z tym chapterem będzie. Bo ja bym chciał właśnie tą misję piątą przejść jeszcze dzisiaj na transmisji. Może się uda. Może się uda. Dobra, musimy się tutaj kierować. Na razie tylko określoną drogą. Wszystkie wcześniej pomieszczenia, które były dostępne, w jakiś dziwny sposób zostały zamknięte. Diagnostyka obrazowa. Dobra. Kindly avoid disturbing my other patients. What is this? Research, of course. I'm so close to finding that missing factor. Okej.
No widzę, że masz ładnie pod sufitką pozarywane. Pacjenci, powiadasz. Okej. To możemy zniszczyć. Nie używajmy, nie strzelajmy może z broni. Okej. Dobra, przeładuj. Ktoś jeszcze tu jest. Mokry Puszczek, witam serdecznie, dobry wieczór. Co tam? Co tak sapie? Chyba tam od lewej. Okej. Zdech? Chyba tak. Okej. Amunicja. I teraz tak, czy coś jeszcze tutaj możemy znaleźć? Tak, pamiętam, że jeszcze jakieś szafki były tutaj pozamykane. I trzeba było mieć wyższy poziom ochrony. Tylko nie pamiętam już, w których to było miejscach. Tu nic nie ma. Elo, git. Wolne. Miałem ten sprawdzian z matmy. Czekam na wyniki, ale odpaliłem Fabinia i czuję, że z dwa spokojne stanę. No to najważniejsze, żeby nie... ważne, żeby nie dostać jedynki, nie? Nie no, z Fabiniem to ty nie zginiesz. Ja ci tak mówię. Ja ci tak mówię, że... O! Jest skrzynia. Dobra. Czyli jest jakieś bezpieczeństwo wyższego poziomu. Tylko teraz trzeba to się... Tutaj trzeba trochę się bawić przełącznikami. I teraz tak. Drzwi, dawaj. I teraz tak, najpierw sprawdzimy tamte przejście. Bo tutaj nic nie ma, nie? Tu wcześniej było, ale zebraliśmy. Od tej strony. Tylko uwaga, bo są tu dziwne dźwięki. Pomieszczenie konsultacyjne. Dobra, mam drugi poziom. Dobra, kasa. Bo kiedy w kasie Forza, to biznes pierwsza klasa. Nie wiem, czemu ja cały czas to powtarzam w tej serii, ale... I tak patrzę, jesteś, to zajrzę. A to bardzo mi miło. No grałem sobie, grałem. Zajebista gierka. To ciężko się od tej produkcji odkleić, powiem ci, nie? To jest, powiem ci, tak dobra gra, że to jest poezja. Tylko, że dziwi mnie, czemu aż tak już takich godzinach nie śpisz. Ale zaraz idę. No spoczko, spoczko. Nie ma problemu. I tak fajnie, że zajrzałeś. Oj, tutaj chyba musimy iść, co? Nie, tutaj nie, ale tutaj zobaczymy. Techniki diagnostyczne. Tam diagnostyki. Tu mamy warsztat i tak samo mamy też skrzynki, które były wcześniej zablokowane. Kasa. Okej, i amunicja. Teraz tak. Mamy kombinezon poziomu trzeciego planu lepszy, rozszerzony. Bardzo dobrze. I co my tutaj mamy? Mamy zasięg chwytu kinezą i punkty życia. Ale ja bym sobie wziął, dodaję do każdego strzału obrażenia w czasie, w piły plazmowej. No, to może się zdecydowanie bardziej przydać. I sobie to odblokujemy. Okej, bo można było jeszcze ten laser stykowy. Pojemność magazynka, byśmy sobie wtedy uzupełnili amunicję. No ale nie, no na razie. No i sobie to zostawimy. Okej. Chyba trzeba iść spać, Sylwuniu. Widziałem, dużo ludzi na Twitchu streamuje.
Ale mówisz, że tą grę czy ogólnie? A powiem ci, że po SQL w Kimeł poszedłem i patrzę na budzik, a tu 22, łomatko. I myślę, że wpadnę. A że dzisiaj sobota, to wolny. No to szczęściarz, bo ja mam na 14. Ja mam na 14, miałem mieć na 10, ale mi się, kurczę, fuksło, nie? A, tą grę. No, bo to jest nowość. Ale to jest, wiesz, odświeżona produkcja, od nowa praktycznie. Znaczy z tą samą fabułą i mechanikami, ale przeprogramowana i to takim w bardzo dobrym stopniu przeprogramowana. Ale no to jest to, że to jest odświeżenie gry, która 15 lat temu była prawdziwym hitem. Ja się to lata temu tak zagrywałem, że aż szkoda mówić, nie? Dlatego jeszcze teraz w odświeżonej wersji ta gra jest jeszcze lepsza. 15 lat temu ta gra była hitem, ale teraz to jest jeszcze moim zdaniem arcydzieło, nie? Mówisz, Sylwunio, że zaraz będziesz szła spać. Poczekaj chwilę jeszcze. Sylwuś, powiem ci tak. Czy warto było szaleć? Tak. Okej, przeładujmy. Oż ty. A mnie zaskoczył. To mnie też zaskoczył brutalnie. Tu nikogo nie ma. Dobra, kolejna apteczka idzie. Tam coś mi sapie już znowu. Czekajcie, tu nic nie ma. A nie, coś, czekajcie, tam. Dobra, jak to przestrzelę. Tylko uwaga, bo się kurczę przeciwnicy pojawiają od razu. Co to było? Tu się odblokowało pomieszczenie. Ono chyba wcześniej nie było dostępne. Tu sobie jeszcze przejdziemy zobaczyć. Czekaj. Mokry puszku, ale widzę, że ekipę masz spoko u ciebie na streamiku. Pozytywnie osóbki, co nie wyzywają. Nie no, spoko. Tutaj nigdy nie ma. Nie ma zadym. Także, kurczę. Taką widownię mieć to skarb. Czasami myślę, że sobie na nią nie zasłużyłem. Powiem ci szczerze. Ale to prawda. Co mówisz? Czekajcie, teraz tak. Się jakieś drzwi odblokowały, nie? Ale każą mi w ogóle gdzie indziej iść. Czekajcie. A nie tutaj czasami? No właśnie, tutaj. A tam coś jest? Jak tu na przykład od tej strony przejdziemy. Tu nic nie widzę. Czekaj, tu też nic nie ma. I teraz tak. O to cholera, trzeba uważać. No mamy stazę. Dobra, teraz analiza. Tu jest zawsze spoko, Sylwunio. Dokładnie, Sylwuś. To prawda. To, Sylwunio, prawda. Dobra, tutaj mamy stazę i tu jest pomieszczenie zamknięte, o dziwo. To akurat, Sylwunio, spoko. To akurat prawda. Sala obserwacyjna. Dziennik audio. Co my tutaj mamy? Patient log retrieved. There. I have to record these days. The old memory, you know. As I was saying, the new treatment I'm developing should be just the ticket. The trial is very promising. Trial. You'll be back at your post in a jiffy with CEC none the wiser. Unless you don't trust me. No, of course I trust you. Let's, give it a shot. Volunteer 9 is a young male. Testing my new tissue regeneration formula. I expect death within the hour, but the changes to the vascular system are very promising.
One moment for the cleanup. For the last time, get a trauma team in here. Yes, I called three times. My patient is crashing. Get off your smoke break and help me. Bardzo miły ten lekarz Merkel. Bardzo miły. Uciekam spać, bo padam już. No dzięki, Rukia. Wszystkiego dobrego dla ciebie. Śpij dobrze. Nawet już pisze nie poprawię, nie przejmuj się. To już są takie godziny. Trzymaj się do następnego, hej. Dzięki jeszcze raz za wsparcie i dziękuję za rajdzik. Dzięki wielkie. Dobra, jeszcze mamy ten dziennik tekstowy. Dziennik medyczny. Warnik. Pierwszy oficer psychiatryczny. Zabiegi deprywacji sensorycznej. Ledwo nadążam ze zgłaszaniem wszystkich diagnoz. Paraliż senny, halucynacje, koszmary, paranoja. Przyjmuję pacjentów z całego statku. Analiza ich otoczenia, żywotność i poziom napromieniowania nie wykazuje żadnej ukrytej przyczyny. Przyznaję, że jestem w kropce. Merkel mówi, że on i Kain pracują nad hipotezą, więc w międzyczasie leczą objawy pacjentów. Widzę pewną poprawę po zastosowaniu deprywacji sensorycznej w naszych kapsułach terapii w stanie nieważkości, ale niepokoi mnie sama liczba leczonych przez nas pacjentów. Te urządzenia są stare i wymagają remontu. Przy tak dużej liczbie aktywności kapsuł obawiam się, że się coś wydarzy, jeśli dojdzie do poważnego skoku napięcia. Ale nic innego nie pomaga. Wydaje mi się, że ryzyko jest dosyć niskie. Wolę więc podjąć niewielkie ryzyko niż patrzeć, jak dziesiątki górników i inżynierów będą niezdolne do obsługi ciężkich maszyn. Dobra, i teraz tak. Analiza. Dobra, ten teren już chyba mamy ogarnięty. Dobra, ja lecę w Kimę. Miłego. No trzymaj się, Puszek. Dzięki wielki, że byłeś. Trzymaj się do następnego, hej. Trzymaj się. Śpij dobrze. Dobra, czy coś tutaj ciekawego? Chyba nie. To i tak był poziom opcjonalny. Okej, rozumiem, że tutaj nic nie ma, albo będzie. Poprzesuwamy telekinozą. Coś znajdziemy? Nie. Dobra, i teraz pytanie. Na wprost. Tak. Tylko mamy drugi poziom przed nami. Opcjonalne pomieszczenie. Może coś tam będzie ciekawego, ale może to też być pułapka. Że może być jakiś wróg. Do oddziału terapii. Wstanie. Nieważkości. To daje mleko i chodzi do tyłu. Rak piersi. Urocze. Dobra. Na wprost, tak? Poziom drugi. Tam chyba mi się nie chce iść. Aha, oddział psychiatryczny jeszcze. Super. Kto? Warwick. Chyba widziałem to nazwisko gdzieś w jakichś dokumentach. Dobra, mamy węzeł mocy. No tak, już nawet chyba nie chciałbym z tym panem mieć do czynienia. Schemat. Stelaże liniowe. Okej, bardzo dobrze. To jest chyba amunicja do tego i drugiej rodzaju broni, do tego mojego lasera stykowego. Dobra, tu mam jeszcze jakieś szafki. O, a nie, to jest inna broń. Dobra. To jest inna broń. Też bardzo fajna, ale nie będę z niej korzystał. Dobra, przeładuję sobie, bo zdobyłem amunicję do tego lasera. To też jest fajna brońka, ale jak mówię, wolę sobie sprzedać. Pewnie gdzieś tutaj leży ten laser stykowy. Ale ja go jakoś nie lubię. Znaczy, ja go bardzo lubiłem w oryginale. Tutaj jakoś... Chyba, że będę jakieś przejścia robił, tak poza transmisją. Jak już będę miał platynę, to wtedy może skorzystam z tego lasera.
Dobra, tam już raczej za nami nie musimy się tutaj udawać. Na razie mi się przynajmniej wydaje. I tak będzie poblokowane, bo ten gość, który do nas mówił, no poblokował praktycznie wszystkie przejścia. Ten cały lekarz odblokował tylko te, które mu są na rękę. Laboratorium chemiczne. Okej, chemikalial. Kolejny węzeł mocy, o dziwo. Bardzo tu przytulnie. Nicole Brennan? O, cie panie, a ja mam gdzie iść? O dziwo, tu. A jakbyśmy sobie na przykład poszli tutaj? Zamknięty ten przedział. Ha. Czekaj. Na spokojnie. A nie, tutaj byliśmy, tylko zupełnie od drugiej strony. Weszliśmy do tego pomieszczenia. Tak naprawdę to ja mam dwa węzły mocy. A tutaj jest warsztat. Można było już coś ulepszyć. No zobaczmy. Kombinezon. I tutaj mamy tak, kineza i punkty życia. Czy ja bym te punkty życia chciał? Chyba tak. Mimo tego, że nie mam, mam pełne życie, a i tak mam dużo apteczek, a i tak jest duże ryzyko tutaj. No tu jest ten rozdział taki dosyć wymagający. W pewnym momencie może być duże ryzyko zgonu. Także chyba zainwestujemy, żeby mieć większy poziom życia. Chyba. Może jeszcze ta piła plazmowa. Tutaj to przeładowanie. I pojemność magazynka mogłaby być. Dobra, zrobimy tak. Kombinezon. Zasięg chwytu kinezą raz. I sobie zostawimy drugi rdzeń jak coś. Jak dostaniemy w pierdy i nie będziemy mieć życia. To wtedy będziemy mieć dodatkowy poziom regeneracji żywotności. Zrobimy tak, dobra. I ciśniemy dalej. Tam była ta Brennan, czyli nasza dziewczyna. Znaczy dziewczyna naszego bohatera. O kurna. Zaczyna się. Dobra, moi drodzy, zaczyna się impreza. To jest pułapka. Nasza dziewczyna? Cholera, nie wiedziałem, że mam. Nie, to jest dziewczyna naszego głównego bohatera. On wyruszył na tą misję z nadzieją, że ją odnajdzie. Ale to jest pułapka. Już myślałem, że mam. Nie, spokojnie. Spokojnie, Red. To jeszcze nie ten moment. Dobra, no dawaj. Stacja transmisja. Stacja transmisyjna. Włącz transmisję. Shipwide transmission override. Isaac Clark. Just a trick. Isaac. Make us Dr. Brennan's nearest and dearest. We were colleagues, you know. Dr. Chalice Mercer. Are you the reason
Conqueror won't begin. That's it. Convergence is installed. She's meddling. How is the question? But even if I was to ask, I suspect you're not the talkative type. And I haven't fully explored the cause of death as that missing factor. Dismemberment. Now I think you're on the right track there. Try and relax, Mr. Clark. Convergence is so close. Maybe your death will tip the balance. Nie jest dobrze. Mamy bossa. Regenerator. Nie jesteśmy w stanie go zabić. Dobra, przeładuj. Dawaj, 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 dawaj. Spadajmy stąd. Dobra. O kurwa! Nie spodziewałem się go tutaj. Wycofaj, wycofaj. Kurwa, gdzie ja mam iść? Dawa tutaj, dawaj. Uwaga, bo tu można wpaść. Niezłą pułapkę. Dobra. Nie! Dobra, wychodź. Ała! Dobra. Nie wierzę. Chyba spadajmy stąd. O, ja pierdyką, było to trochę, słuchajcie, emocjonalne. Mi się wydawało, jak pierwszy raz grałem na hardzie, to nie było tak trudno. Nie wiem jakim cudem, ale on przeszedł przez wszystkie praktycznie drzwi. Gdzie ja pamiętam, że zablokowały go chyba pierwsze drzwi, nie? Przez które przechodziłem. Masakra. Najlepsze jest to, że to nie jest koniec. On tam zniknął. Pewnie poszedł gdzie indziej ten gnój, ale... No, było emocjonująco w tym momencie. Ja pamiętam, kurczę, jakoś mi się na hardzie jakoś łatwiej grało. Gdzieś jeszcze tam zablokowałem, ja nie wiem po jaką cholerę ja się tam wycofałem. Dobrze szedłem i nagle, kurczę, myślałem, że trzeba biec w drugą stronę, nie? A tamten mnie, kurczę,
atakował cały czas. Nie mogłem przejść. Nie wiem, to był głupi ruch. Już się zestresowałem za bardzo. Marty Walku, ok, ja uciekam spać, bo zaraz śniadanie trzeba robić. Uważaj na krowy, Maro, i się nie daj pobić. No trzymaj się, Marty Walku. Jak jeszcze jesteś, to miłego ci życzę. Miłego weekendu. Dzięki, że byłeś. Dzięki, że byłeś i śpij dobrze. Wszystkiego dobrego dla ciebie. Hej, do miłego, Marty Walku. I Red, to jeszcze nie ten moment. Halo, mam prawie 30 lat, a on mi gada, to jeszcze nie ten moment. No i co mnie stresujesz? Nie no, żartowałem sobie spokojnie. Żartowałem sobie spokojnie. Ciekawe, czy on tu jest. Chyba te drzwi się zamknęły, to o! Mama sobie zagenerowała stazę. Okej, moi drodzy. I w tym momencie zakończymy sobie nasz materiał z gry Dead Space Remake. Mam nadzieję, że materiał wam się podobał. Dziękuję za każdą waszą aktywność pod moimi klipami filmowymi. Zapraszam do kolejnych odcinków z tej serii, jakże innych na moim kanale. Do następnego. Cześć.